tej lekcji pokażę, w jaki sposób osiągnąć taki prosty efekt, który się nazywa freeze frame. Jest to efekt zamrożonej klatki, czyli jak stopniowo jak przesuwam się wzdłuż ekranu, właśnie moja sylwetka czy inna sylwetka oczywiście jest zamrożona w kilku klatkach, zmultiplikowana. I żeby to zrobić, trzeba pamiętać o paru sprawach. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy akurat mało kontrastowe tło, czyli widać, że te kolory są do siebie zbliżone. Najlepiej byłoby na jasnym tle ciemną postać pokazać, lub też jeżeli mamy taką możliwość jasną postać na ciemnym tle. No i ważne też jest to, żebyśmy używali do takiego nagrania tripodu, czyli statywu, a także żeby rozdzielczość była jak największa, najlepiej w 4K, żeby można było dokonać kropu. I teraz w jaki sposób to będziemy uzyskiwać ten efekt? Ja jeszcze go powtórzę. Świetnie, już to pokażę. Teraz cały ten mój klip, które mieliśmy do dyspozycji, skasowałem. Przejdźmy do multimediów. Tutaj odnajdę klip, który będzie naszym klipem reprezentacyjnym. Będziemy pracowali nad całym tym klipie od początku do końca i przeciągnę go na timeline, na oś czasu. I w tym momencie chciałbym wybrać tylko te fragmenty, kiedy jestem właśnie widoczny. W tym miejscu się pojawiam, zaznaczam klip Command B, wykasujemy początek i zobaczmy jeszcze, gdzie jest koniec tego klipu. Dobrze, dotąd zaznaczam Command B i kasuję tył. Świetnie, to jest cały plik, o który mi chodziło, Z jak zoom. Powiększymy w tym momencie delikatnie ten klip, tak żeby był większy na osi czasu. Myślę, że teraz jest trochę za duży. Ja go delikatnie zmniejszę i dopasuję do wielkości naszej osi czasu. To jest to inspektora. Na razie możemy już wygasić i możemy deaktywować też multimedia. To co teraz zrobimy, tutaj przejdę do A, czyli do strzałki. I teraz chciałbym zaznaczyć wszystkie miejsca. Jak widać, ten klip jest jeszcze za długi, więc tutaj go przytniemy. Command B. Świetnie. I teraz zwróćcie uwagę. Chciałbym zaznaczyć wszystkie miejsca, które mają być zamrożone. Może pierwsze miejsce to, czyli M. Druga klatka, którą chciałbym zamrozić, to jest ta, też M. Trzecia ta M. Czwarta, jak docieram do skały, mniej więcej może w tym miejscu. I zrobimy jeszcze jedną klatkę, jak kończy się skała, powiedzmy w tym miejscu, M. Świetnie. Mamy już zaznaczone te miejsca, które będą zamrożone, te klatki. Tak jest. Efekty na razie schowamy, ukryjemy i przechodzimy do pierwszej klatki, którą chcę zamrozić. I teraz wybieramy Shift i F. W tym momencie w osi multimediów znajduje się fragment, który wybrałem, począwszy od właśnie tego momentu. Alt F i kopiujemy dokładnie ten moment, o którym nam chodziło. Przeciągamy i wyrównujemy z prawej strony. Przejeżdżamy teraz i te same czynności wykonamy kilka razy, 2, 3, 4, 5 razy. Shift F i Alt F. Tak jest. Przeciągamy z prawej. Ja to za chwilę wyrównam jeszcze jak wszystkie klipy. Drugi jest, w tej chwili będzie trzeci. Shift F i Alt F. To jest już czwarty. Jeżeli przestają się mieścić na linii czasu, można delikatnie tą oś podregulować i ją nieco zmniejszyć. Tak. 2, 3. Teraz czwarty efekt. Shift F, Alt F. I ostatni to będzie piątka. Shift F,
zaznaczę klip pierwotny, ten macierzysty, Shift F i Alt F. Dobrze, mamy to i w tym momencie to, co potrzebujemy, żeby jeszcze zrobić, to zaznaczymy wszystkie klipy, tak? I teraz wyrównamy je z prawej strony, czyli przejedziemy głowicą mniej więcej do tego miejsca. Command B i zaznaczę wszystkie te końcówki i ja je skasuję. Tak, mamy to zrobione. Teraz jak zobaczymy, ten efekt jeszcze na mnie wchodzi. Zobaczmy, jak odtwarza się w tej chwili. Tak, widać, że jeszcze nam to nie wchodzi, więc to, co powinniśmy zrobić, zaznaczyć te pliki i wybrać inspektora, aktywować inspektora, a następnie z wideo blend mode i tutaj wybierzemy opcję darken. Spróbujmy teraz uruchomić nasz klip. Tak jest. To już zaczyna być to. Mniej więcej to jest ten efekt, który chciałbym uzyskać. W tej chwili z tych wszystkich klipów zrobimy jeden, czyli klikamy, zaznaczamy je wszystkie, klikamy prawym przyciskiem New Compound Clip. Nazywa się efekt dwójka. Świetnie. I to, co chciałbym uzyskać jeszcze, to jest efekt przejścia, śledzenia kamerą właśnie mojej postaci. I stąd wybierzemy kadruj, czyli crop i Ken Burns efekt. Początek będzie w tym miejscu, jak zaczyna się nasza klatka, natomiast koniec uzyskamy po przesunięciu w prawo delikatnym, tak jak teraz, lekko do góry, bo widać, że ja też podążam, oddalam się, odchodzę od poziomu. Done. Jeżeli jest za mocne przesunięcie, bo tu mamy krótki czas tego klipu, to można zredukować ten efekt. Dobrze. Tak jak teraz powinno być w porządku. Jeżeli byście mieli zbyt drastyczne to przesunięcie, można wtedy zastosować trochę mniejszy efekt Ken Burns. Zobaczmy jeszcze raz, czyli powiększymy pierwszy plik startowy i powiększymy trochę ten klip też końcowy delikatnie, tak jak teraz. Dzięki temu będziemy mieli done i mamy w tym momencie łagodniejszy ten efekt przejścia. Mhm. To jest to, co jeszcze chciałbym uzyskać z efektów. Inspektora już można zamknąć. Chciałbym uzyskać jeszcze efekty wideo stylize. I tutaj mamy efekt, który się nazywa handheld camera, bodajże jak pamiętam. Tak, handheld camera. Przyciągamy go do naszego klipu i z inspektora wybierzemy tylko wartość około 5%. To powinno nam wystarczyć, żeby ten efekt nie był za duży. Mniej więcej około 5%, tak jak teraz. Świetnie, zobaczmy, jak to wygląda na dużym ekranie już po wszystkim. Tak jak teraz. Oczywiście można by przede wszystkim wybrać trochę bardziej kontrastowe obiekty, czyli na przykład ciemną postać na jasnym tle, ale widać, że jest to do zrobienia. Tą techniką jak najbardziej można uzyskać ten efekt zamrożonej klatki, powielonej klatki i fajnie to wygląda, szczególnie w teledyskach czy w takich produkcjach typu vlogi lub właśnie podobne produkcje. Dziękuję serdecznie za uwagę.